3 stycznia wspominamy błogosławionego Alana de Solminihac, biskupa. Alan urodził się 25 listopada 1593 roku w zamku rodzinnym w Belet we Francji. Pochodził z zamożnej, pobożnej i patriotycznej rodziny. Studiował w Cahors i w Paryżu. Chciał przyłączyć się do rycerzy maltańskich, aby służyć Bogu jako żołnierz. Mając 26 lat, wstąpił jednak do augustiańskich kanoników regularnych w opactwie w Perige we Francji. W 1623 roku został przełożonym opactwa. Niestrudzenie pracował nad przywróceniem dyscypliny i dawnej obserwancji. Jego reformy objęły także inne opactwa. W 1636 roku Alan został mianowany biskupem Cahors. Pełnił tę posługę aż do śmierci. Kontynuował dzieło odnowy klasztorów i ewangelizował parafian. W ciągu 23 lat wielokrotnie odwiedzał każdą z podległych mu parafii. Założył seminarium duchowne, fundował przytułki. Przywrócił też tradycyjną pobożność i szerzył kult Eucharystii. Na wzór świętego Karola Borromeusza wcielał w życie reformy Soboru Trydenckiego. Alan de Solminihac zmarł 31 grudnia 1659 roku w Mersue we Francji. Święty Jan Paweł II beatyfikował go 4 października 1981 roku. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy błogosławionego Alana, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.